Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, uważności, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Dziś mam przyjemność podzielić się z Wami rozmową z prezeską Stowarzyszenia Otwarte Klatki, Dobrosławą Gogłozą. Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Od 2018 roku są częścią Anima International, działają w Polsce, Wielkiej Brytanii, w Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Stowarzyszenie walczy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia. W dzisiejszej rozmowie pytam Dobrusię o to, dlaczego społeczeństwo często nie podejmuje działań i nie sprzeciwia się niesprawiedliwości czy okrucieństwu. Dyskutujemy o tym, skąd wziął się negatywny PR związany z weganami i weganizmem oraz dlaczego mimo wszystko dieta roślinna zyskuje na popularności. Dowiadujemy się, dlaczego używanie etykiety bycia weganinem często wywiera na nas zbyt dużą presję i zniechęca do zmian. Dobrusia wymienia najbardziej okrutne sektory produkcji zwierzęcej oraz przybliża nam zjawisko efektywnego altruizmu, tłumacząc, jak możemy jako jednostki pomagać w sposób skuteczny oraz jakie obszary wymagają niezwłocznego działania, jak radzi sobie z tym Polska i jak plasuje się na arenie międzynarodowej. Jest to ogromna dawka wiedzy i skłaniająca do refleksji oraz działań rozmowa. Zapraszam. Dobrusiu, witam Cię w moim programie i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja również witam. Tak, jest mi bardzo miło i zacząć chcę od tego, że stoisz na czele fundacji, która bardzo, bardzo prężnie działa i jest jedną z w ogóle największych fundacji, powiedziałabym nawet na świecie, które walczą o prawa zwierząt, już na pewno na skalę naszego kraju. To, co mnie ciekawi, to czy od zawsze byłaś osobą, która miała w sobie tę empatię i wrażliwość i wolę walki? Czy to jest tak, że ta, pozwolę sobie użyć stwierdzenia, misja w tobie też ewoluowała? To jest skomplikowane pytanie. Jeżeli chodzi o empatię i szczególnie empatię w stosunku do zwierząt, to wydaje mi się, że ja miałam jakiś tam kontakt ze zwierzętami od bardzo, bardzo młodego wieku. Ale on był dosyć specyficzny. Po prostu moja babcia hodowała zwierzęta. Więc jako małe dziecko wiedziałam, jak wyglądają na przykład takie malutkie króliki, malutkie kury czy małe prosiaki, które koniec końców też lądowały na talerzach i to łącznie z naszymi talerzami. Więc na pewno ten kontakt ze zwierzętami miałam, ale myślę, że bez jakiejś większej refleksji na ten temat. I tak naprawdę trudno mi byłoby wykazać jakiś taki jasny ciąg przyczynowo-skutkowy od konkretnych momentów w moim życiu do teraz. Ale mam poczucie, że na pewno już gdzieś tam na etapie szkoły średniej czy studiów jednak zauważyłam, że w mojej naturze jest reagowanie na niesprawiedliwość przede wszystkim. I myślę, że to, że ostatecznie związałam się raczej z ruchem prozwierzęcym, jest pewnego rodzaju nawet przypadkiem, bo wcześniej byłam na przykład związana z ruchem kobiecym. Myślę, że to, co mnie głównie porusza, to po prostu niesprawiedliwość i myślę, że gdyby moje życie potoczyło się inaczej, mogłabym działać w innym ruchu społecznym, ale na pewno działałabym w jakimś ruchu społecznym. I w ogóle bardzo szanuję wszystkie osoby, które jak widzą, że coś dzieje się złego, coś nie działa i ktoś cierpi, to po prostu coś z tym robią, a nie wzruszają rękami i stwierdzają, a nie da się tego zmienić, bo historia daje nam wiele dowodów na to, że mnóstwo rzeczy da się zmienić, jeżeli ludzie się po prostu za to wezmą. Ale kiedy zaczęłaś angażować się w ruch prozwierzęcy? W ruch prozwierzęcy zaczęłam się angażować, myślę, że dopiero po studiach i właściwie od samego początku już w sposób bardziej zorganizowany. Tak w tym, że wcześniej zostałam weganką, ale był to weganizm raczej wynikający z mody. Byłam związana ze sceną punkową, ze sceną hardkorową i sceną straight edge, gdzie niejedzenie mięsa po prostu było pewnego rodzaju częścią bycia subkultury.
Więc trochę na ten temat czytałam, ale to nigdy nie wykraczało dla mnie poza taką sferę wyborów takich bardzo związanych z lifestyle'em. Więc dla mnie niejedzenie mięsa było jakby taką samą częścią mojego życia, jak chodzenie w ciemnych ubraniach albo właśnie słuchanie określonego... Taki dodatek. Tak. Po prostu... Wizerunek. dokładnie tak. I myślę, że też przez scenę punkową jakoś dowiedziałam się różnych rzeczy na temat świata, które czasami trochę odbiegały od informacji, które łatwo można było przeczytać, o których można łatwo było przeczytać w gazetach. I myślę, że też scena punkowa dała mi takie poczucie, że jak chcesz coś zmienić, to możesz to zrobić sam. Myślę, że jednak ta etyka DIY jest tam bardzo mocno rozwinięta i myślę, że jest bardzo wartościowa i dużo daje osobom, które były w stanie się otrzeć o to środowisko. A ze środowiskiem prozwierzęcym tak naprawdę spotkałam się trochę przypadkowo. Kiedyś z moim ówczesnym chłopakiem pojechaliśmy do Norwegii, ponieważ odbywał się tam zjazd aktywistów prozwierzęcych, taki międzynarodowy. Znaleźliśmy się tam przez przypadek, bo po prostu jedna dziewczyna, którą znaliśmy, która akurat była na jakiejś tam wymianie dni studenckiej we Wrocławiu, wtedy mieszkałam we Wrocławiu, powiedziała nam, że taki event ma miejsce. I tak naprawdę trochę stwierdziliśmy, że to będzie fajna okazja, żeby sobie zwiedzić trochę Oslo, bo ten zjazd byłby stosunkowo tani dla nas przy naszych, powiedzmy, polskich zarobkach i tak dalej. No i tam pojechaliśmy, słuchaliśmy czterech dni wykładów, które odbywały się w ogóle w różnych tam blokach, więc co chwilę coś się działo. Mieliśmy okazję rozmawiać z osobami, które są jednymi z najbardziej wpływowych w ogóle osób w środowisku prozwierzęcym. I po tych czterech dniach ja wróciłam totalnie zakochana ruchem prozwierzęcym. Miałam poczucie, że jest tam bardzo dużo do zrobienia, są świetne pomysły i jest też i ten ruch jest jakiś taki żywy. I właściwie od tamtego momentu zaczęliśmy już kombinować nad tym, jak sprawić, żeby w Polsce działo się w tej kwestii tak samo dużo, jak dzieje się w Anglii, w Niemczech czy w krajach skandynawskich. I myślę, że nam się udało, bo obecnie, i wiem to już z całą pewnością i słyszałam o tym od aktywistów z wielu różnych krajów, Polska jest dla nich teraz takim krajem, który jest wręcz inspirujący, w takim sensie, że obecnie są kraje zachodnie, które tego aktywizmu się uczą już od nas. Ale to jest piękne, że jest jakaś dziedzina, w której Polacy przodują i jest to coś tak imponującego i dającego nadzieję. Jeszcze bardzo chciałabym wrócić do weganizmu, ale powiedziałaś na początku coś dla mnie bardzo ciekawego, że są osoby, które potrafią machnąć ręką na tę niesprawiedliwość, już skupiając się teraz na zwierzętach i powiedzieć, że właśnie to nic nie da, albo w ogóle to wypierają. Jakby skąd twoim zdaniem się bierze taka znieczulica w społeczeństwie? To jest, myślę, że też ciekawe pytanie i tak naprawdę chyba sama chciałabym wiedzieć, z czego to wynika. Myślę, że częściowo może też się brać z ekonomii i wydaje mi się, że w Polsce wrażliwość społeczna wzrasta, dlatego też, że jesteśmy coraz bogatsi i jednak jak się popatrzy na różne kraje i ich poziom zaangażowania, nawet w jakieś tam inicjatywy, to jednak poziom ekonomiczny po prostu daje ci taki komfort myślenia o innych rzeczach, więc to jest jakiś tam aspekt, ale myślę, że on działa bardziej na takim gruncie szerszym, takim bardziej powiedzmy polityczno-społecznym, ale na pewno tutaj niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, też będą już indywidualne różnice pomiędzy jednostkami i myślę, że częściowo będzie to jakaś tam kwestia zaufania, wychowania. Myślę, że chciałabym wiedzieć, co tak, sprawia, ja też że... sobie zadaję to pytanie i też teraz zwiększa się świadomość, jakby coraz częściej w mediach słyszymy o różnego rodzaju, czy też aferach, czy po prostu mamy więcej faktów, wiemy, jak wyglądają różnego rodzaju przemysły, na razie jeszcze mówiąc ogólnikami. I ta wiedza jest tak łatwo dostępna, a ludzie są mimo wszystko w stanie to wyprzeć, bo nie mówię, że ktoś widzi rzeczywiście to cierpienie i mówi, nie obchodzi mnie to, bo raczej większość z nas mimo wszystko widząc konkretny przykład zareagowałoby lub powiedziałby, że nie zgadza się z tym, ale potrafimy nadal gdzieś sobie to odłożyć do daleko, głęboko do podświadomości i żyć dalej i nie chcieć tego zmieniać. Myślę, że akurat na tą wątpliwość to jakieś wskazówki są w badaniach nad zmianami norm społecznych i tutaj
Po prostu wiele wskazuje na to, że ludzie nie zmieniają swojego postępowania dlatego, że się dowiedzieli czegoś nowego albo dlatego, że zmienili pogląd na daną rzecz, ale dlatego, że widzą, że inne osoby też coś robią. I myślę, że w ludziach największą taką siłą, jaką mamy, co ma sens, bo jesteśmy istotami społecznymi, jest niewybijanie się z tłumu. Mhm. I to są raczej jednostki, które są w stanie trochę zerwać z konwenansem i na przykład przestać jeść mięso. Myślę, że obecnie, szczególnie w dużych miastach w Polsce, największą barierą wobec bycia weganinem nie jest brak dostępu do produktów albo do jakichś tam dań w restauracjach. Bo to już byłby grzech powiedzieć tak. Absolutnie. No tak, tak, tak. Ale właśnie to, że cały czas będziesz spotykać się z jakimiś tam uwagami od znajomych, z jakimś tam podśmiechiwaniem się z tego, co robisz, z wypytywaniem cię o twoje wybory. Ja sama byłam na takich imprezach, gdzie w momencie, kiedy ktoś się dowiedział, że jestem weganką, to od tego momentu do końca imprezy... Zostałaś już tylko weganką. Tak. I wszystkie dyskusje toczyły się na ten temat i myślę, że tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo dużo jakiegoś takiego nie wiem, wewnętrznego kompasu, żeby przeżyć coś takiego. I w jakimś tam sensie też rozumiem, że dla wielu osób to jest za dużo i jakby nie mają takiego takiej umiejętności, nie wiem, jakoś stworzenia bariery pomiędzy tym, co mówią ludzie, a sobą samym. Co znowu, tutaj łatwo powiedzieć, nie chodzi o to, że chciałam dzielić ludzi na takich, którzy są tutaj silniejsi i słabsi, bo jednak koniec końców to w jakimś tam sensie są też jakieś tam geny, które dostaliśmy, czy nawet psychika, którą wytworzyliśmy w okresie jakiejś tam dorastania czy wychowania. Więc nie końca jest tak, że można powiedzieć, że jeżeli masz taką umiejętność, to jesteś raczej uprzywilejowany, to nie jest tak, że jesteś lepszy. Ja też od lat uczestniczę w różnych tego rodzaju dyskusjach i to, co mnie już teraz, myślę, no właśnie po latach zaczyna bawić, to jest to, że jest trochę taki stereotyp właśnie wegan, którzy wkładają kij w mrowisko i są tacy waleczni i zawsze demonstrują swoje poglądy, a ja naprawdę żadnej z tych dyskusji przy stole przysłowiowym nie zaczęłam. Jakby odkąd jestem weganką i odkąd rzeczywiście uczestniczyłam w jakichś takich przepychankach słownych i walkach argumentów, walkach też, wiadomo, to było wszystko bez przemocy, to zawsze ktoś mnie zagadywał, że jednak weganie prowokują. I ja mam też różne teorie na ten temat, ale jedną z nich jest to, że ludzie, nawet nie rozmawiając z nami, od razu jak słyszą weganin, to czują się ocenieni i czują się zaatakowani. Właśnie to chciałam powiedzieć, że ty zaczęłaś tą rozmowę po prostu będąc weganką. Tak, tak. Jakby sama ta etykietka sprawiła, że ja prowokuję. Tak, bo ja myślę, że to prowokuje, bo jesteś chodzącym dowodem na to, że da się nie jeść zwierząt. A w momencie, kiedy jednak zwierząt da się nie jeść i da się jakoś funkcjonować z tym wszystkim, to znaczy, że ktoś je te zwierzęta raczej z kaprysu, a nie z faktycznej biologicznej potrzeby. I to trochę konfrontuje już ludzi z jakimś takim poczuciem, że są... Z moralnymi zasadami wręcz. Tak. Z ich etyką. Tak, 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 tak. Więc ja myślę, że ludzie czują się po prostu zaatakowani w otoczeniu wegan. Więc chcąc, nie chcąc, ty zaczynasz tą dyskusję. Tylko, że... Ale to jest ciekawe, bo oni tak naprawdę atakują sami siebie. No czują tak. Czują się zaatakowani, ale to jest ich własny taki ale autoatak. Są też badania wskazujące na to, że całkiem sporo osób, które obecnie jest weganami, wegetarianami, sama atakowała innych wegan i wegetarian, kiedy jeszcze jedli mięso. I myślę, że warto czasami patrzeć na to, właśnie, że ludzie cię atakują albo że wdają się w dyskusję. Niekoniecznie jako na tą chęć zniechęcenia cię do weganizmu, ale być może właśnie na... Że tu tak jakby nie chodzi o ciebie, ale chodzi o nich i chodzi o to, że oni sobie z czymś nie radzą. I to może być dobry znak. Tak, i to może być właśnie bardzo dobry znak. Może się okazać, że właśnie oni sobie z tym nie radzą i w ten sposób atakując ciebie, co jest totalnie cholernie niesprawiedliwie, jednak szukają jakiejś odpowiedzi i część z nich po prostu za jakiś czas sama przestanie jeść mięso, bo nie znajdą odpowiedzi, która ich satysfakcjonuje. Ale to jest bardzo cenne, bo właśnie osoby, które może bardziej to ignorują, zupełnie nie mają w sobie tej wrażliwości. Tak. Też nie chcę mówić oceniająco, bo uważam, że to jest totalnie każdego jakaś prywatna, osobista droga. A właśnie te, które dają się sprowokować, tak naprawdę toczą taką walkę ze sobą i łapią się jak tonący brzytwy tego, że może ten argument ich przekona i jednak nie będę musiała zmieniać swojego życia. Tak, aczkolwiek zawsze też może być tak, że są osoby, które
też mają tego rodzaju dylematy i dyskusje, po prostu są trochę bardziej kulturalne i nie atakują ludzi, tak, i jakby też te wszystkie swoje moralne dyskusje prowadzą ze sobą jakby, a nie w towarzystwie. A ty od jak dawna jesteś weganką? Kilkanaście lat, ale musiałabym się naprawdę mocno wysilić, żeby stwierdzić kiedy. Wydaje mi się, że zostałam weganką na drugim roku studiów, przed trzecim rokiem studiów, a to było sporo czasu. Ale mówiłaś, że zaczęłaś z uwagi na modę, ale potem zaangażowałaś się w ruchy zwierzęce i to właśnie one sprawiły, że już nie zmieniłaś swojego stylu życia, że nie wróciłaś do dawnych nawyków. Jak to było? Tak, myślę, że jest dużo szansy, że gdybym się nie zaangażowała w ruchy zwierzęce, to ja bym obecnie mięso. No to dziękujemy ruchom zwierzęcym, że przygadały cię. Ale myślę, że to tak, no, że to tak działa. I znowu wiele wskazuje na to, że jeżeli chcemy sprawić, żeby ludzie zmienili swój sposób postępowania, to prowadzenie kampanii takich stricte wegańskich typu zostań weganinem nie działa skutecznie. I wynika to z tego, że to trochę jak robić kampanię zostań feministką. Znienawidź mężczyzn. Chodzi o to, że właśnie myślę, że to był dobry przykład, że ludzie z reguły mają jakieś swoje skojarzenia związane z tym słowem i w momencie, kiedy ty mówisz coś takiego, oni słyszą coś innego. Więc stąd będziesz miała często takie stwierdzenia, że ja jestem za tym, za tym, za tym, ale nie jestem feministką. No bo jednak te słowa, które są związane z ideologią, one są zawsze też obarczone jakimś bagażem. I jeżeli mówisz komuś zostań weganinem, to ta osoba też sobie dopowiada mnóstwo rzeczy i to są często zupełnie inne rzeczy niż gdzieś tam ty masz w głowie. Ale przede wszystkim to jest trochę tak, jakbyś prosiła osobę o bycie kimś, kim nie są. W momencie, kiedy on nie do końca są w ogóle tymi w jakikolwiek sposób zainteresowani. Nie mamy też kampanii za tym, żeby ktoś został ekologiem albo, nie wiem, republikaninem, czy co w Polsce może nie ma jakiegoś tam wielkiego sensu. Więc jeżeli chodzi o samą zmianę jakby postępowania, to lepiej ludzi wciągać w pewne rzeczy tak trochę krok po kroku, czyli, nie wiem, redukuj mięso, spróbuj roślinnej opcji w restauracji. Tak. Nie wiem, zamień mleko na sojowe czy cokolwiek takiego. I ludzie powinni raczej stopniowo wchodzić w taką zmianę, ale jeżeli nam zależy na tym, żeby ludzie zostali weganami, wegetarianami, to ważne jest, żeby w pewnym momencie, najlepiej w momencie, kiedy już nie jedzą tego mięsa, zaczęli też przyjmować tożsamość weganina, wegetarianina. I myślę, co to znaczy? To znaczy, że jednak na pewnym poziomie ważne jest, żeby utożsamili się z tą nową filozofią. Widzieli w niej jakieś tam pozytywy. Myślę, że tutaj na przykład dobrą robotę robi Veganmania. Jak myśleliśmy sobie o tym, jakie są cele tej imprezy, to oprócz takich celów typu, nie wiem, chcemy, żeby różne biznesy nawiązywały pomiędzy sobą współpracę, to uważam, że to, jakby to ma też być takie trochę święto wegan i wegetarian i ma trochę sprawić, że nawet jeżeli jesteś dosyć odosobniona w swoim stylu życia i w swoich poglądach, to masz tutaj taki jeden czy dwa dni, kiedy możesz się poczuć totalnie normalnie i spotkać się z dużą ilością ludzi, która gdzieś tam podziela twoje poglądy i po prostu poczuć się normalnie, podczas gdy często przez resztę roku czujesz się jak trochę wariatka. Ale powiedz mi, bo była u mnie, jak pewnie wiesz, Weronika Pochylska z kampanii Roślinniemy, która jest naszą wspólną znajomą i też rozmawiałyśmy o tym właśnie, jak zachęcać do ograniczania produktów zwierzęcych. Ale to, co jest ważne, to, że weganizm, i to jest i dobre, i złe, myślę, dla weganizmu. Weganizm to nie tylko niejedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego i z jednej strony to czyni to całą ideologią i ma to wpływ na przeróżne sfery życia, ale właśnie z drugiej strony przytłacza bardzo wiele osób. I może najpierw, zanim przejdziemy do tej pozytywnej strony, może takiej argumentowania, dlaczego warto być takim etycznym weganinem, powiedz mi, skąd wziął się taki negatywny PR wokół weganizmu, takiego rozumianego całościowo, weganizmu etycznego? Myślę, że częściowo będzie wynikał z tego, że ludzie lubią stereotypy, lubią się posługiwać stereotypami i myślę, że mamy też wbudowaną taką funkcję w mózgu, która każe nam patrzeć źle na osoby, które się za bardzo wybijają, i
myślę, że w tym sensie bycie weganinem jest trochę jak bycie gejem, jest trochę jak bycie, nie wiem, obcokrajowcem i tak dalej, i tak dalej. Czyli każda osoba, która gdzieś tam się wybija z szeregu, no to myślę, że tak standardowo nam się to trochę nie podoba. Lubimy jako ludzie. No, myślę, że tutaj ta nasza społeczność, ona jest super, bo pozwala nam też dużo, dużo fajnych rzeczy osiągać, ale też jest jakąś taką barierą dla szczęścia dla ludzi. Z drugiej strony no, myślę, że też tak funkcjonują stereotypy, że szczególnie kiedy ktoś się gdzieś tam wybija z grupy, to wszelkie negatywne doświadczenia, jakie mieliśmy z tymi osobami, zapamiętamy na dużo dłużej niż jakiekolwiek pozytywne. Więc często będzie to funkcjonowało w taki sposób, że możesz spotkać 9 miłych wegan i wegetarian, ale wystarczy jeden, który będzie ci faktycznie wszystko wytykał i toczył jakieś dzikie wojny w internecie i kogo zapamiętasz na całe życie. No to czarną owcę. Tak, tak, tak. No ale w ten sposób właśnie tworzymy stereotypy, bo jakby często chodzi o to, który przykład najbardziej zapada ci w pamięć i często najbardziej zapadają w pamięć te przykłady takie bardzo negatywne, bo to ewolucyjnie też ma sens, bo to, że jakby rzeczy, które były negatywne, przerażające i tak dalej, łatwiej zapamiętają w pamięć, po prostu warunkowało naszym przetrwaniu. Ale na szczęście, wydaje mi się, z moich obserwacji, ta opinia o weganach się zmienia, bo tak jak powiedziałaś, to też się zrobił teraz trend, co ja bardzo lubię i cieszę się, że to jest moda. I nawet jeżeli są osoby, które zmieniają swoje nawyki, choćby tylko żywieniowe, z uwagi na to, że to jest popularne i tak jak powiedziałaś właśnie, jeżeli jest większa grupa ludzi wokół nas, którzy tego próbują, to też jesteśmy bardziej ośmieleni. Może chcemy też się tak troszeczkę przypodobać, więc już nie będziemy tak strasznie krytykować tego weganizmu, więc zdecydowanie wydaje mi się, że w ostatnim czasie lepiej jest to przyjmowane, jeżeli powiesz, że jesteś weganką, już nie, ludzie tak nie reagują agresywnie. Natomiast nadal myślę, że jest to w większości osadzone w takim świecie jedzeniowym. Natomiast etyczny weganizm to jest coś o wiele większego. Czym jest dla ciebie etyczny weganizm? Co on obejmuje? No, to będzie w takim razie ciekawa rozmowa, bo ja cały czas jednak byłabym za tym, żeby skupiać się głównie na jedzeniu. Głównie ze względu na to, że to powoduje śmierć i cierpienie zdecydowanie największej ilości osób. I ja w ogóle mam trochę poczucie, że dla sensownej zmiany społecznej pojęcie weganizmu i wegetarianizmu są na pewnym etapie większymi przeszkodami niż pomocą. Bo nagle doprowadza to do tego, że mamy na przykład Beyoncé, która super została weganką i w ogóle wprowadziła jakieś opcje wegańskie w cateringu, które sama prowadzi. I co się ma zniżki na bilety dla wegan, na koncerty. Coś tak, takiego. I co się dzieje w internecie? Ludzie zasypują ją negatywnymi komentarzami, że nosi futra. No i myślę, że to jest trochę takie przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą, bo koniec końców jej nawet nie to, co ona je, ale to, że tak znana osoba mówi o tym, że fajnie jest nie jeść zwierząt do po prostu milionów ludzi na całym świecie, potencjalnie ratuje więcej zwierząt niż to, że miała na sobie futro. My jako organizacja angażujemy się w kampanię antyfutrzarską, ale nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że produkcja zwierzęca pod kątem jedzenia jest no, o rzędy wielkości większa niż produkcja zwierząt na futro. Więc wydaje mi się, że patrzenie bardzo takie szczegółowe na to, że no, jeżeli jesteś weganinem, to powinieneś również to i tamto, może sprawiać, że jednak ten krok, który nie tylko jest pierwszy, ale jest też najważniejszy, czyli przede wszystkim jedzenie mięsa, staje się jeszcze bardziej skomplikowany i wtedy mając to poczucie, że o, ale jeszcze dzięki temu uratujemy te kilka zwierząt, jeżeli ta osoba podciągnie się do jakiejś takiej granicy, która jest jeszcze wyżej postawiona, to często ludzie mają poczucie, że robią dobrze, podczas gdy moim zdaniem robią źle, bo sprawiają, że właśnie nagle całe samo niejedzenie mięsa jest już trudne. A w momencie, kiedy standard, który chcemy stawiać ludziom, zawiera w sobie jeszcze mnóstwo innych rzeczy, no to weganizm staje się prawie niemożliwy, z wyjątkiem jakiejś takiej wąskiej garstki osób. Moim zdaniem to jest nawet w ogóle ciekawe, jeżeli się popatrzy teraz na ruch Zero Waste, który bardzo szybko zaczął mówić o tym, że chyba ważniejsze jest less waste.
I mam trochę wrażenie, że ten nurt dużo szybciej odrobił tą lekcję niż weganizm, który... Przytłacza ludzi. Przytłacza totalnie. Jakby nie patrzeć, żyjemy w świecie, w którym absolutne wycofanie się z konsumpcji zwierząt albo z jakiegokolwiek wykorzystywania zwierząt jest absolutnie, absolutnie niemożliwe. Jeżeli zaczynamy później mówić o tym, że pewne rzeczy są no, w sumie praktycznie możliwe, bo tylko musisz się bardziej postarać, to bardzo często i tak dochodzimy do jakichś tam rzeczy, które są zdecydowanie droższe, zdecydowanie bardziej problematyczne i tak dalej. I często, koniec końców, najłatwiejszą rzeczą, jaką ludzie mogą zrobić, to jest po prostu olać to wszystko. A mam też jakieś takie poczucie, że pewne rzeczy, które robisz lub nie robisz, nie mają aż takiego dużego przełożenia na rzeczywistość. I często wolałabym, żeby ludzie zamiast skupiać się na tym, jaki sobie kupić szampon, albo robić tego typu rzeczy. Znowu, łatwo to znowu zbić to, że przecież to jest takie proste, ale chodzi o to, że wolałabym, żeby więcej ludzi się po prostu angażowało w aktywizm, niż tak bardzo starało się doprowadzić swoje życie do jakiejś takiej świętości wręcz. Bo ja czasami w ogóle mam poczucie, że ludzi podejście do weganizmu jest takim podejściem quasi religijnym, że ono już w pewnym momencie nie jest racjonalne, tylko myśli... Fanatyczne. Tak, jest fanatyczne, ale w taki sposób trochę religijny, tak jakbyś nie chciała skalać swojego ciała i domu niczym, co jest grzechem. Wyzerować weganizm. Wiesz. No. To nie jest myślenie aktywisty, to jest myślenie właśnie takie typowo religijne. Jakby nie chcę włożyć do ust niczego, co miało jakikolwiek związek z cierpieniem zwierząt. I to jest też ciekawe psychologicznie, wydaje mi się, o tyle, że skupiamy całą uwagę na sobie. Jakby niby robimy to w imię dobra zwierząt, ale nie zastanawiamy się, co realnie pomoże zwierzętom, tylko co sprawi, że ja w swoim własnym mniemaniu będę święta i będę wtedy czysta i będę lepsza, ale czy to pomogło? No, ja nawet miałam takie rozkminy dotyczące zastępowania pewnych produktów jakby wegańskimi zamiennikami. No, sama na przykład nie noszę skóry i tak dalej, ale mam taką trochę myśl, że być może czasami zamiast kupić sobie coś droższego, co jest na pewno bio-eko vegan, być może lepiej przekazać te dodatkowe 20 zł na skutecznie działającą organizację i w tym momencie nasz impact jest większy, no bo jednak cały czas sporo zastępników, które są powiedzmy wegańskie, jest droższe niż te najtańsze opcje. Są nawet wyliczenia, że często odpowiednia suma pieniędzy wpłacana rocznie na skuteczne organizacje ma zdecydowanie też większy impact niż twoja własna dieta. Więc myślę, że to też zawsze warto gdzieś tam ważyć, że do końca często nie chodzi o to, czy ja jestem idealnym weganinem, tylko czy świat idzie do przodu dzięki moim działaniom. Ale czy powiedziałabyś, że ludzie nie potrafią pomagać? Że nie robią tego w skuteczny sposób? Bo też mówi się u was w fundacji sporo o efektywnym altruizmie. To może powiedz mi, co to oznacza i właśnie co to znaczy naprawdę wprowadzać jakieś zmiany? Czy bycie weganinem to już jest taka duża zmiana? Czy właśnie jednostkowo to ma jakieś przełożenie realne na życie zwierząt? Skomplikowane, jak zwykle. Więc tak, interesuje nas efektywny altruizm. Jest to dosyć nowy nurt, powiedzmy taki filozoficzno-społeczno-aktywistyczny, który skupia się na badaniu tego, co działa, co faktycznie wpływa na polepszenie, nie wiem, życia zwierząt, ale również ludzi, czy walkę z jakimiś dużymi problemami, jak na przykład... nie wiem, sztuczna inteligencja albo szanse na jakieś rozwinięcie się jakichś bardzo groźnych chorób. I tutaj główne skupienie jest na tym, co faktycznie działa, a co nie działa. I myślę, że to jest bardzo słuszny i wartościowy nurt, dlatego że myślę, że często ludzi do działania bardziej motywuje ich własna intuicja albo własne doświadczenia życiowe, typu ktoś w mojej rodzinie był chory na taką chorobę, więc ja teraz będę działała w organizacji, która rozwiązuje ten problem. A wydaje mi się, że zawsze wartościowe jest myślenie trochę w perspektywie takiej, że mam ograniczoną ilość czasu na ziemi i ograniczoną liczbę środków i często
lepiej zainwestować to po prostu w coś, co przyniesie bardziej realne skutki. I teraz, jeżeli chodzi o to, czy ludzie pomagają. Myślę, że mnóstwo ludzi pomaga. Mnóstwo ludzi ma też bardzo, bardzo takie zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości. Ale ja gdzieś tam uczestnicząc w tym, nie wiem, w ruchu prozwierzęcym czy środowisku wegańskim, mam poczucie, że trochę widzę takie rozłączne lekko grupy. I jedna to są na przykład weganie, wegetarianie, ale też nie tylko, którzy są raczej skupieni na tym, że chcemy, żeby zwierzętom było lepiej. Ale jest też grupa wegan, która raczej po prostu buduje swoją tożsamość wobec weganizmu. Czyli myślenie jest raczej o tym, czy to jest wegańskie, a nie czy to gdzieś tam pomaga zwierzętom. Myślę, że z tego nurtu brało się na przykład fanatyczne przeglądanie wszystkich E i sprawdzanie, czy... Czyli jest jakiś barwnik. Tak. Kiedyś, no jak ja zostałam weganką, to były takie książeczki, w których mogłaś sprawdzić wszystkie E-składniki, żeby mieć pewność, że to absolutnie ten taki mikroskładnik, który jest w tym produkcie, na pewno nigdy nie otarł się o nic zwierzęcego. I myślę, że no, tutaj trochę ciężko mi jest znaleźć sposób, w jaki to faktycznie pojawia, jakoś tam pomaga zwierzętom. Więc tak jak... Tak jak mówiłam, że warto, że jeżeli chcemy, żeby ludzie długo zostali weganami, wegetarianami, to oni muszą przyjąć tą tożsamość weganina, wegetarianina. Ale myślę, że to też potencjalnie może też pójść za daleko i trochę zablokować na myśleniu tylko z perspektywy właśnie takiej ja, jak mówiłaś, że skupiam się tylko na tym, żebym ja była istotą czystą, wolną od, nie wiem, tej cruelty. Zamiast zastanawiania się nad tym, czy wszystko, co robię, ma jakoś tam sens. I dla mnie w ogóle na maksa ciekawe były różne książki, które czytałam na temat działania abolicjonistów w Stanach Zjednoczonych, którzy sami mieli świadomość, że korzystają na przykład z wielu produktów pochodzących z niewolnictwa, albo że jeżdżą po drogach, które były jakby zbudowane przez niewolników. Ale patrzyli na to... Myślę, że mieli w pewnym momencie jednak całkiem dobre zrozumienie, że to jest koniec końców jakaś taka walka o zmianę społeczną i walka polityczna i że trudno, ale faktycznie czasami będą musieli iść na kompromisy i korzystać z tego rodzaju produktów i używać tych dróg. W sensie można powiedzieć, że w tamtym okresie czasami używanie, no właśnie czasami jechanie drogą można by uznać za nieabolicjonistyczne, ale nie jesteś w stanie walczyć o wyzwolnienie niewolników, jeżeli tego nie robisz, więc wydaje mi się, że zawsze jednak powinniśmy sobie częściej zadawać pytanie, czy to pomaga zwierzętom, a niekoniecznie, czy to jest wegańskie, albo czy to jest, nie wiem, jakieś tam. Czyli skupić się na tym, jaki cel i jakie wartości nam przyświecają, a nie za bardzo jak kręta jest ta droga, bo jeżeli wybierzemy inną drogę w przypadku, który podałaś przed chwilą w tym przykładzie, to prawdopodobnie zajęłoby im to 1000 razy dłużej i to byłoby totalnie nieproduktywne. Swoją drogą w okresie abolicjoniści w Stanach Zjednoczonych mieli też swoje produkty oznaczone jako wolne od niewolnictwa i mieli swoje sklepy, w których sprzedawali tylko i wyłącznie produkty wolne od pracy niewolniczej. I... No taki był trend. Tak. Ale w pewnym momencie absolutnie okazało się, że to nie wyzwoli niewolników. Więc moim zdaniem to też jest potencjalnie istotne, żeby gdzieś tam mieć to w głowie. Nie uważam, że do wyzwolenia zwierząt dojdzie na dokładnie tej samej drodze, co do wyzwolenia niewolników, ale pewne rozwiązania gdzieś tam się pojawiły w historii i one nie zawsze zadziałały. Ale powiedziałeś, że zwierzętom de facto najbardziej realnie pomaga to, co jemy, lub raczej to, czego nie jemy, i też ta zbyt duża presja nakładana na wszystkie nasze sfery życia sprawia, że ludzie po prostu się zniechęcają i w ogóle nie próbują, co jest strasznie przykre. To w ogóle też jest osobny temat do rozmowy, czy to oni wywierają na sobie tę presję, czy to też weganie nie wywierają tej presji, bo wracając do Beyoncé, to nie zdziwiłabym się, gdyby to właśnie weganie zarzucali jej to futro. Tak. Nie myśląc o tym, że skutkiem ich działania jest to, że nie wiem, 3 miliony nastolatków przestało jeść mięso i to jest wielkie osiągnięcie, więc to mnie wkurza, to mnie osobiście wkurza, że czasami sami sobie takie dołki kopiemy. Natomiast, żebym teraz nie zgubiła mojego wątku wyjściowego, powiedziałaś o jedzeniu. Dlaczego? Jakie są takie czołowe argumenty, że warto nie jeść produktów pochodzenia zwierzęcego? I dlaczego weganizm, a nie wegetarianizm? Więc... Kolejne proste pytanie, tak. Takie jednym zdaniem powiedz. Myślę, że na to akurat jestem w stanie odpowiedzieć w miarę szybko.
Ja odkąd właściwie działamy jako, już tak, jako organizacja, nie czytałam zbyt dużo książek z dziedziny filozofii, dlatego że mam wrażenie, że koniec końców na to pytanie można odpowiedzieć mniej więcej w taki sposób. Hodowla zwierząt powoduje bardzo duże cierpienie, a ludzie naprawdę nie potrzebują mięsa w diecie. Więc nie ma żadnego powodu, żeby po prostu jeść zwierzęta. Ale czy są zwierzęta z dobrego źródła? Czy w ogóle istnieje coś takiego? Jak etyczna, humanitarna hodowla? Myślę, że to jest skomplikowane i przede wszystkim wydaje mi się, że nie jest dobrze, kiedy ludzie faktycznie wrzucają wszystkie typy hodowli do jednego worka. Myślę, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na przykład na weganizm, to przede wszystkim powinien odrzucić jedzenie kurczaków i przede wszystkim powinien odrzucić jedzenie ryb. Ryby hodowlane no i kurczaki ryby. Hodowlane to są prawdopodobnie jedne z najbardziej cierpiących zwierząt na świecie. Z kolei na przykład krowy hodowane na mięso żyją już w zdecydowanie lepszych warunkach. To jest bardzo często hodowla faktycznie wolnowybiegowa. Więc znowu, mogłabym powiedzieć, że one nie są dobre i nie są usprawiedliwialne, bo tego mięsa z krowy też nie mamy żadnego po prostu powodu, żeby jeść. Plus z uwagi na planetę, to proszę, nie jedzmy. Nie, oczywiście, chodzi po prostu o to, że tutaj też jest jakaś taka, jest różnica pomiędzy zwierzęciem, które urodziło się w ścisku i jest tak genetycznie zmodyfikowane, że nie jest w stanie często utrzymać się na własnych nogach, a pomiędzy zwierzętami, które właściwie od samego początku chodzą gdzieś tam po trawie i faktycznie są w stanie po prostu żyć jak zwierzęta. Zatrzymajmy się na sekundę przy rybach, bo to jest dla mnie duży fenomen. Dlaczego tak wiele osób rezygnuje z mięsa, ale już ryb pod to mięso nie uznaje ich za mięso? I dlaczego ryby cierpią i dlaczego nas to nie rusza? Myślę, że nie rusza nas z powodów ewolucyjnych. Znów, jak patrzymy na świnie czy na krowę, to widzimy kogoś, kto mimo wszystko jest podobny do nas. Ma pewnego rodzaju... One nie do końca mają mimikę, ale jednak potrafimy rozpoznać oczy, potrafimy rozpoznać nos i usta w mniej więcej podobnym układzie jak u ludzi. Ludzie mają w ogóle taką z automatu wyłapujemy twarze, dlatego często widzimy twarze, nie wiem, na budynkach albo nie wiem, na kościołach czy coś takiego, że wystarczy, że wystarczy, że się pojawią na przykład właśnie te dwa świecące okna i coś tam i my już tam widzimy twarz. I w przypadku ssaków ta twarz tam jest, co u nas wywołuje dużo większą reakcję emocjonalną. W przypadku ptaków jest to już cięższe. Ptaki to są trochę dinozaury, więc myślę, że zdecydowanie dużo osób nie będzie czuło aż tak dużej empatii w stosunku do nich. No a ryba jest w sumie trochę kosmitą, w takim sensie, że tutaj absolutnie nie jesteśmy w stanie włączyć tej takiej podstawy empatii. Myślę, że głównie to działa. Z drugiej strony jesteśmy też coraz bardziej inteligentni z każdym pokoleniem, na to też są badania, więc myślę, że już jesteśmy w stanie na pewnym etapie opierać się nie tylko i wyłącznie na tych takich prostych emocjach, ale też na tym, co wiemy o świecie i wiemy, że ryby absolutnie odczuwają ból i hodowla, szczególnie hodowla ryb powoduje u nich bardzo, bardzo duże cierpienie. Czyli powiedziałaś, że właśnie drób i ryby to są takie najbardziej okrutne przemysły, więc zapamiętajmy to. A jak jest na przykład w przypadku jaj? No to jajka byłyby trzecie w kolejności. Po kurczakach szczególnie jajka klatkowe, aczkolwiek hodowla ściółkowa też ma bardzo dużo wad, więc właściwie jeżeli ktoś je jajka, to raczej sugerowałabym naprawdę chów wolnowybiegowy. No i wydaje mi się, że w ogóle jajka są takim paradoksem, gdzie potencjalnie jesteśmy w stanie stworzyć wręcz relację symbiotyczną ze zwierzętami. Tutaj bardzo polecam książkę Zoopolis, która zresztą została wydana po polsku i bardzo się z tego cieszę, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie przeczytałam na temat ruchu prozwierzęcego, czy w ogóle praw zwierząt. I do tego jest napisana przez takiego faktycznego fachowca w dziedzinie filozofii prawa, czyli Willa Kimlicka. Kury są w stanie faktycznie znosić te jajka bez ciągłego zapładniania, tak jak, bo na przykład krowy faktycznie, żeby dawać mleko, muszą być regularnie zapładniane, więc problemem jest nie tylko i wyłącznie pobieranie tego mleka, ale też to, że musimy regularnie pozbywać się cielaków w różny sposób.
Kury jajka będą znosić zdecydowanie dłużej i przez większość swojego życia. I przynajmniej teoretycznie, jeżeli ktoś na przykład ma domek z ogrodem, to może stworzyć jednak taką sytuację, w której kury są, powiedzmy, chronione przed drapieżnikami, mają zapewniony dostęp do żywności, co też jest dużą korzyścią. Bardzo dużo zwierząt żyjących w naturze nie ma tego komfortu. I w tej sytuacji zarówno Will Kimliska, ja się tutaj z nim zgadzam, na przykład jedzenie jajek nie jest dla mnie dylematem jakimś tam etycznym. Mhm. Na przykład ja mam tutaj króliki, które biegają sobie po mieszkaniu i zupełnie uczciwie nie sądzę, że jeżeli ktoś trzyma faktycznie tak na, powiedzmy, we własnym ogrodzie kury, to jedzenie tych jajek mocno różni się od tego, jak, nie wiem, cierpią moje króliki, które czasami zabieram do weterynarza i albo, nie wiem, nie pozwala mi spać na łóżku. W sensie jest to jakaś taka relacja, która jest bardziej symbiotyczna, no bo też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że życie zwierząt na takiej całkowicie wolności czy w dziczy nie jest usiane różaniami i prawdopodobnie zwierzęta żyjące dziko też są bardzo cierpiącymi zwierzętami z powodu, nie wiem, chorób, pasożytów, głodu albo bycia żywcem zjadanym przez drapieżniki. Czyli my trochę o nie dbamy. Chronimy je. Myślę, że są przypadki, w których zwierzęta, które są hodowlane, funkcjonują w lepszych warunkach niż zwierzęta żyjące dziko. Co też jest dosyć ciekawe i dlatego przez to też mam takie poczucie, że takie jasne granice tego, co jest etyczne, co jest nieetyczne, wyznaczone przez to, co jest wegańskie, co jest niewegańskie, nie są proste. Tak uważam, że na przykład jedzenie jajka od kury, którą trzymam w swoim gdzieś tam ogrodzie i którą chronię przed tym, żeby była zjedzona przez lisa żywcem, jest bardziej etyczne niż... nie wiem co, ale myślę, że jest po prostu etyczne. W takim sensie nie widzę tutaj dylematu etycznego. No i teraz można by się nawet zastanowić nad zwierzętami, które są na przykład w warunkach bardzo dobrych. I teraz mamy ten problem etyczny polegający na tym, że je zabijamy. I mamy problem etyczny związany z tym, że zabijanie zwierząt z reguły no, nie jest przyjemnym zjawiskiem. Z drugiej strony prawda też jest taka, że gdyby zwierzęta żyły dziko, to prawdopodobnie również zostałyby zabite w sposób dużo, dużo gorszy od jakby najgorszych sposobów, w których są zwierzęta uśmiercane w rzeźniach. I dlatego ja chyba i też ja osobiście i my jako organizacja, dlatego też najbardziej się skupiamy po prostu na tym, że zła jest hodowla przemysłowa i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Jak przejdziemy do dyskusji o tym, co jest, kiedy zwierzęta żyją sobie, nie wiem, właśnie na trawce pod domem, to myślę, że tutaj jest dużo odcieni szarości. Ale jeżeli popatrzymy sobie na to, jak funkcjonują hodowle przemysłowe, to uważam, że to jest po prostu olbrzymia zbrodnia i myślę, że i będzie... nie mam dylematu moralnego, totalnie. Wiadomo. To jest złe. A jak jest to z nabiałem w kontekście przetworów mlecznych? To jest bardzo zły biznes? Zły czy nie zły? No, większość tego typu produktów też pochodzi jednak z hodowli przemysłowej. Znowu chyba, że mówimy o jajkach, które są naprawdę wolnowybiegowe. No, zostawmy jajka. Chodzi mi bardziej o mleko, sery, jogurty i co tam jeszcze można. W przypadku produktów mlecznych dużym problemem jest to, co się dzieje z cielakami. Mhm. Więc mimo tego, że jakby ludzie bardzo często skupiają się na tym, że krowa nie cierpi, kiedy się ją doi. Okej. Okay. Problemem jest raczej to wszystko, co się dzieje dookoła, czyli wszystkie samice zwierząt dają mleko po to, żeby karmić małe, więc jeżeli to mleko jest, to znaczy, że jest też jakieś dziecko, które w tym momencie jest niekarmione i z tym dzieckiem coś trzeba było zrobić. Czasami się uśmierca zwierzęta po prostu od razu po porodzie, a czasami hoduje się jeszcze trochę na tak zwaną cielęcinę. Więc cielaki w tym przemyśle mlecznym oddziela się od matek bardzo szybko, po to, żeby nie tracić cennego mleka. I to jest traumatyczne doświadczenie. To jest dla obu stron. Nawet udała nam się bardzo dobra kampania w Danii, gdzie kupiliśmy reklamy w dużych gazetach z takim trochę wyzwaniem dla hodowców, żeby pozwolić nam sfilmować
pierwsze godziny po narodzinach i rozdzielanie matek i dzieci, ale też ostatnie dni krów mlecznych, które również lądują po prostu w rzeźniach. I jakie były skutki tej kampanii? Największa firma produkująca mleko w Danii zdecydowała się wprowadzić swoje wprowadzić mleko roślinne, mimo tego, że wcześniej robiła sama kampanie wyśmiewające się z mlek roślinnych. I wcześniej ta marka, ona się nazywa Arla, ona w ogóle niedawno weszła też do Polski, wywiesiła w Kopenhadze takie wielkie billboardy z hasłem mleko bez mleka, które miało pokazywać, że te wegańskie alternatywy po prostu są bezwartościowe i tak dalej. Niestety czasami są. A obecnie sami będą pracować nad własną linią roślinnych alternatyw, ale również stowarzyszenie takich ekologicznych producentów nabiału w Danii w ogóle wycofuje się z wczesnego oddzielania matek i dzieci. A chyba konwencjonalni producenci też będą o tym myśleć, tylko dają sobie jakiś tam dłuższy okres czasu. Więc no, wywołało to zdecydowanie jakieś tam zmiany. Jest to ogromny sukces. No. Więc po pierwsze to gratulacje, bo myślę, że jest to wielkie osiągnięcie. To, co mnie ciekawi, to jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o hodowlę przemysłową, to mówię o różne sektory. Jak my się plasujemy w porównaniu do standardów zachodnich, bo raczej się nie porównujemy w drugą stronę. To po pierwsze. I czy w ogóle w Polsce istnieje dialog z producentami masowymi, przemysłowymi? Więc tak. Na pewno nasze standardy są takie same są takimi standardami jak standardy ogólnoeuropejskie, bo hodowla przemysłowa ma to do siebie, że generalnie wygląda bardzo podobnie wszędzie, bo pewne rozwiązania po prostu się gdzieś tam spopularyzowały. Często są ci sami producenci, nie wiem, klatek czy innego rodzaju produktów do hodowli. Dlatego zawsze mnie też śmieszy, jak ludzie piszą o tym, że o, jak coś tutaj nie wypali, to się przeniesie do Chin. No i come on, oni będą, na przykład te zwierzęta będą w Chinach dokładnie takie same klatki, jak są tutaj. To naprawdę wiele nie zmienia. Na przykład fermy futrzarskie wyglądają w Polsce dokładnie tak samo jak w Chinach, bo używają dokładnie tych samych rozwiązań. Więc standardy są takie same. Te standardy są złe, bo są robione raczej pod optymalizację zarobków, a nie pod optymalizowanie dobrostanu zwierząt. Jeżeli chodzi o dialog, to on w jakimś tam sensie się rozpoczyna. Przy czym mieliśmy tutaj znowu więcej sukcesów na zachodzie niż w Polsce. Na przykład udało nam się doprowadzić do sytuacji, w których najwięksi producenci drobiu w Danii, część z nich nawet produkująca, to są na przykład, niektóre firmy są duńskie, ale na przykład hodują zwierzęta w Tajlandii albo w ogóle w innych krajach Azji, zdecydowały, że jeżeli będzie zapotrzebowanie na kurczaki o wyższym dobrostanie, to oni są w stanie zagwarantować, że zmienią produkcję. Więc jakby udało nam się doprowadzić do takiego, do ich chęci podniesienia dobrostanu, jeżeli teraz się pojawi zapotrzebowanie ze strony na przykład, nie wiem, restauracji, hoteli i producentów. No ale jest to jakoś tam ciężki proces, dlatego że no, koniec końców hodowcom chodzi o to, żeby zarabiać, a wyższy dobrostan będzie obniżał ich zarobki. I w jakimś tam sensie ja mogłabym nawet powiedzieć, że to jest nasz cel. Uważam, że żeby zmienić dramatycznie i drastycznie sytuację na rynku, musimy z jednej strony promować produkty roślinne i sprawić, żeby były w stanie już korzystać z tej ekonomii skali, stawały się coraz tańsze, coraz bardziej dostępne. Będą bardziej atrakcyjne dla tych producentów. Ale też będą bardziej atrakcyjne dla osób, które nie są weganami. Po prostu myślę, że to się trochę już dzieje na przykład z mlekiem roślinnym, po które będą sięgać osoby, które w ogóle się nie identyfikują jako weganie. A z drugiej strony, poprzez wymuszanie wyższego dobrostanu, mięso będzie coraz droższe. Inne produkty będą, od zwierząt będą coraz droższe i one powinny być droższe, dlatego że obecnie jest wiele kosztów, których jakby nie ponosimy, kupując tego rodzaju produkty. Jednym w ogóle takim dużym problemem jest to, że osoby hodujące zwierzęta dostają olbrzymie dopłaty. Co trochę oznacza, że nie wiem. Dopłaty państwowe, rozumiem. Państwowe i unijne. Mhm. Problem polega tutaj w tym momencie na tym, że jakby kupując mięso, płacisz za nie dwa razy. Raz w sklepie, a raz z podatków. I myślę, że wprowadza to też taką nieuczciwość na rynku. W sensie wszyscy jesteśmy za wolnym rynkiem, ale koniec końców jedni korzystają z dużej ilości dopłat, a inni nie. Więc koniec końców
no nie, jakby produkty roślinne są często droższe, ale to, że są droższe, wynika przynajmniej częściowo również z tego, że nie korzystają z tylu zapomóg, które są absolutnie zbyteczne. Również dlatego, że jakby wspomagamy w tym momencie przemysły, które po pierwsze niszczą środowisko, doprowadzają do obniżenia poziomu zdrowia, za co po raz kolejny musimy płacić, że tak powiem, na przykład, nie wiem, w ramach opłacania, lecząc się, ale też jako państwo w ramach opłacania w ogóle służby zdrowia. Jednak dużo chorób, które w tym momencie są bardzo powszechne, to są choroby wynikające ze stylu życia i one bardzo często są powiązane z tym, że jemy po prostu zdecydowanie za dużo mięsa i innych produktów odzwierzęcych. No i obniżają też na przykład jakość życia mieszkańców i o tym wiemy absolutnie na pewno, bo w Polsce są setki protestów w całej Polsce przeciwko właśnie hodowlom przemysłowym na terenie wsi, bo no, są takie wsie w Polsce, gdzie z powodu tej hodowli zwierząt jest po prostu plaga much, czyli na przykład latem nie jesteś w stanie otworzyć okna, bo jeżeli otworzysz okno, to będziesz mieć mieszkanie pełne po prostu much. I to jest jakiś tam faktyczny problem społeczny, który dotyka takich normalnych gdzieś tam ludzi w Polsce i to w niejednej miejscowości. Ale czy ci producenci to dostrzegają? Czy ty uważasz, że potrzebne są zmiany w prawie polskim lub też w unijnych regulacjach? Co przyniosłoby najlepszą, najszybszą zmianę i największą korzyść dla tych przemysłów? Znaczy, no niekoniecznie nie dla producentów, ale dla ruchu prozwierzęcego. Myślę, że obecnie największą siłą jest są firmy. To absolutnie widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawodawstwo chroniące zwierzęta jest bardzo słabe, dużo słabsze niż na przykład w Europie, ale przez to, że takie firmy na przykład jak McDonald's stwierdziły, że nie będzie używania kojców porodowych dla świń, nie będzie jajek klatkowych, nie będzie, że oni po prostu nie będą kupować produktów od osób, które wykorzystują takie techniki produkcji. I to reguluje rynek przez to. Totalnie. Jakby mało producentów w Stanach Zjednoczonych jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby nie być potencjalnym dostawcą do McDonalda. Więc wydaje mi się, że w tym momencie największa odpowiedzialność stoi być może nie po stronie prawodawców, bo prawo tutaj jest trochę skomplikowane, dlatego że mamy też wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej i mamy też de facto wspólny rynek unijny. Więc to trochę sprawia, że podwyższanie dobrostanu poprzez prawo w poszczególnych krajach doprowadza do sytuacji, w której którą trochę można zaskarżyć i odwrócić, dlatego że nagle ty wymagasz od swoich rolników więcej niż twój sąsiad, więc możesz stracić na tym, bo będą kupować od sąsiada zamiast od ciebie. Więc tutaj dlatego widzę większy potencjał raczej w tym, jakie polityki ma, nie wiem, Biedronka, Lidl, jakieś hotele Orbis i tak dalej, i tak dalej. Im więcej marek będzie się decydowało na to, że wycofujemy się z wspierania takiej praktyki, tym szybciej zobaczymy zmiany u producentów. I myślę, że zmiany prawne pójdą raczej za tym. Czyli najpierw trochę musimy zmienić praktykę, a dopiero później trochę przyklepać to ustawami, jak już praktyka się zmieni. I dlatego warto pisać do firm, warto dzwonić do firm, zostawiać im wiadomości i tak dalej i cały czas informować ich o tym, że na przykład nie podoba nam się, że sprzedają jajka klatkowe, nie podoba nam się, że nie wiem, nie wycofali się dalej z używania tych kurczaków najbardziej szybko rosnących, które też cierpią najbardziej, bo cierpią z powodu właściwie swojego własnego ciała. I myślę, że w tym momencie jest to jedna z najbardziej skutecznych rzeczy, jakie można robić w ogóle jako człowiek. Często... Mówisz teraz jako jednostka? Tak, jako jednostka. Myślę, że jako jednostki mamy większy wpływ na życie zwierząt, angażując się w akcje prozwierzęce, niż po prostu nie jedząc ich. To może nie jest można robić oba. Oczywiście, że można robić oba, ale jak najbardziej. I myślę, że większość osób... Ale sęk w tym, że... Myślę, że w ruchu było często takie spojrzenie, że najpierw zostać weganinem, a później zacznie działać na rzecz zwierząt. W otwartych klatkach mamy osoby, które jedzą mięso. Sęk w tym, że ja nawet nie wiem, kto to jest. Po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką ankietę wewnątrz otwartych klatek, gdzie zadajemy pytania o to, czy ludzie, nie wiem, na przykład, jakie mają poglądy na dane sprawy i tak dalej, żeby po prostu mniej więcej rozumieć, kim jest ta zbiorowość, jaką są teraz otwarte klatki. I zadaliśmy też pytanie o to, czy ktoś je mięso. I tak, są ludzie, którzy jedzą mięso w otwartych klatkach. I dla mnie to jest super, bo myślę, że osoby, które się zaczną angażować w jakieś działanie prozwierzęce i tak przestaną się jeść zwierzęta. Ale wolałabym, żeby całe społeczeństwo dostało przekaz, że
działanie na rzecz zwierząt to jest coś, co powinno interesować absolutnie każdego Polaka, bo to jest kwestia jakiejś tam zwykłej przyzwoitości, a nie bycia weganinem. I myślę, że potencjalnie wysyłanie takiego sygnału, że dbam o zwierzęta, bo jestem weganinem, trochę jednak pokazuje ci, że to jest tylko coś, co robią weganie. A jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której ludzie mają poczucie, że ochrona zwierząt to jest problem wegan i wegetarian, to znaczy, że to nigdy sobie z tym nie poradzimy, bo to będzie dotyczyło 1-2% społeczeństwa. Więc dla mnie, dlatego mówię, że ja sama jestem weganką od kilkunastu lat, lubię gotować wegańsko i nie wyobrażam sobie, że jadłabym mięso, ale jednocześnie gdyby osoba nowa, która na przykład je mięso i się nie angażuje, zadała mi pytanie, co ma robić, poprosiłabym ją bardziej, żeby się po prostu angażowała, żeby nie wpłacała pieniądze na organizacje prozwierzęce, została wolontariuszem, zaczęła działać, zaczęła pisać do firm i tak dalej. Bo myślę, że to ma dalej większy impact. A gdybyś miała zachęcić naszych słuchaczy do jakiejś jednej takiej zmiany związanej z pomocą, z aktywizmem, to jaki twoim zdaniem jest problem, który teraz najbardziej wymaga działania i co należy zrobić? Możesz podać kilka, żebyśmy już nie wywierały takiej presji na twoje odpowiedzi. Myślę, że to są dwie rzeczy. I tutaj widzę po prostu jakoś tam dwie drogi. Jedna rzecz, do której absolutnie namawiam każdego, to po prostu zostanie aktywistą. Nie mówię, że w otwartych klatkach, ale po prostu. I sęk w tym, że myślę, że ludziom się to od razu kojarzy z jakimiś tam pochodami, marszami, nie wiem, staniem na protestach. Obrzucaniem farbą czerwoną tak. Przechodniu. Tak. U nas aktywiści robią bardzo różne rzeczy. Piszą na przykład, nie wiem, robią grafiki na media społecznościowe, piszą informacje prasowe. Mamy programistów, którzy są naszymi wolontariuszami czy prawników, więc myślę, że każda osoba, jeżeli ma jakieś tam umiejętności, skille, jest w stanie robić fajne rzeczy dla zwierząt. Tutaj to, że to wykorzystywanie zwierząt jest tak powszechne, ułatwia też rozwiązywanie tego problemu czasami, bo to znaczy, że właściwie każdy gdzieś tam może coś swojego robić i posuwać ten świat do przodu. A druga rzecz, bo czasami dostaję pytania o to, że czasami ludzie mówią mi, że chcieliby pomagać zwierzętom, ale nie mają na to czasu, bo mają, nie wiem, rodzinę, pracę i tak dalej. To myślę, że wtedy warto zawsze pamiętać, że są rzeczy, które da się zrobić mając bardzo dużo ludzi i mało pieniędzy, ale są też takie rzeczy, które da się zrobić mając mało ludzi, a dużo pieniędzy. I wtedy myślałabym po prostu o wpłacaniu darowizn na organizację. Zresztą w ramach efektywnego altruizmu pojawił się też taki nurt jak Earning to Give, gdzie niektóre osoby stwierdziły, że dla nich najlepszym sposobem na to, żeby pomagać światu, jest po prostu znalezienie sobie pracy, która daje im maksymalnie dużo pieniędzy. I później na przykład oddawanie połowy pensji. Są osoby, które naprawdę oddają 50% lub więcej swoich zarobków, jeżeli mają naprawdę wysokie zarobki, po prostu na skutecznie działające organizacje. No tutaj świetnym przykładem jest nawet Bill Gates, którego fundacja, którą prowadzi razem z żoną Melindą Gates. Myślę, że bardzo dużo dobrego zrobiła dla świata i zrobiła to głównie dzięki pieniądzom, a nie dzięki właśnie temu takiemu fizycznemu robieniu czegoś w organizacji. A powiedz mi na koniec, w jaki sposób można do was dołączyć i jak w ogóle znaleźć organizację? To myślę, że nie jest takie trudne. Tak, myślę, że przede wszystkim trzeba wejść na naszą stronę i zapisać się, wypełnić formularz. U nas format naboru jest taki, że od czasu do czasu we wszystkich miastach robimy szkolenia. I zależy nam na tym, żeby ludzi przyjmować naraz po szkoleniu. Na tym szkoleniu też opowiadamy trochę o tym, co robimy, w co wierzymy i jak to działa. I trochę zakładamy, że dopiero po szkoleniu podejmujesz decyzję, czy to jest coś dla ciebie. Mhm. No bo jednak zależy nam na tym, żeby jakby, nie wiem, wszystkie nosy były skierowane w tą samą stronę. Czyli że możemy się kłócić, ale musimy się zgadzać przynajmniej co do podstaw. Więc taką decyzję podejmujecie dopiero po szkoleniu. No i później z reguły są, nie wiem, komunikujemy się gdzieś tam przez internet, są też spotkania gdzieś tam w mieście, ale na pewno trzeba po prostu poczekać na szkolenia, więc co jakiś czas one są organizowane z różną częstotliwością. Myślę, że tutaj warto się nie obrażać, jak nie dostajecie szybko odpowiedzi, bo no my też musimy coś robić jako organizacja i nie jesteśmy w stanie jakby przełożyć tych wszystkich sił po prostu na ciągłe wprowadzanie nowych osób i dla nas, żeby nie paraliżowało naszego takiego działania na co dzień, to dużo bardziej praktyczne jest
jakby od czasu do czasu wciąganie iluś tam osób nowych naraz, zamiast odpowiadania na bieżąco i wciąganie tych osób na bieżąco. Także tak prosimy o cierpliwość, bo odezwiecie się. Tak, na pewno. Dobrusiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo ciekawa. Nawet obrała inne tory niż się spodziewałam. Była bardzo merytoryczna i gratuluję Wam wszystkich sukcesów i czekam na kolejne, bo na pewno przyjdą. Dziękuję. I ja również czekam na nasze kolejne sukcesy. Na niektóre już czekam, bo wiem, że być może są za rogiem, ale będziemy informować. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy. Ja głęboko wierzę, że była ona bardzo ważna i tak jak zmieniła moje nastawienie i podejście do wielu tematów i skłoniła mnie do refleksji, to wierzę, że również w Was coś przeskoczyło, może zachęciło Was to do działania, także tak jak powiedziałam, oczywiście linkuję w opisie stronę Otwartych Klatek, gdzie możecie dołączyć i zostać wolontariuszem, po prostu zaangażować się w pomoc zwierzętom. Na sam koniec końców przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i że każdy nowy odcinek ukazuje się w poniedziałek o godzinie 7. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie podcast, polecicie podcast, aby to zrobić, jeżeli słuchacie go na iTunesie, na Waszych iPhone'ach czy też na MacBookach, to możecie wystawić mu recenzję, opinię w iTunes Store. Tam dajecie mu wybraną liczbę gwiazdek, zostawiacie krótki komentarz i bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo mi to pomaga, bo to po prostu promuje podcast i trafia on do szerszego grona odbiorców. Oczywiście zawsze też Was zachęcam, żebyście wysyłali mi screenshoty czy też zdjęcia, kiedy słuchacie podcastu, udostępniali to na Instagramie, tagowali mnie, Karolina Sobańska oraz Karolina Sobańska Podcast. Ja to prawie zawsze udostępniam, jeżeli mam dostęp do internetu i to też sprawia, że te ważne tematy trafiają do szerszego grona odbiorców. Jeśli chodzi o Spotify, tam możecie oczywiście zaobserwować podcast, on też jest wtedy bardziej polecany i wszędzie możecie go też pobrać na swoje urządzenie. Zostaje nam też YouTube, tam czekam zawsze na Wasze subskrypcje oraz komentarze i łapki w górę. Bardzo lubię z Wami dyskutować właśnie w tej sekcji komentarze i zresztą to samo robimy pod nowymi zdjęciami na kanale, znaczy na koncie, na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam zawsze Was informuję, że jest nowy podcast, czasami pytam Was o jakieś sugestie, zadajcie pytania moim gościom, także tworzymy sobie taką ciekawą społeczność, ale też sporo dzieje się na moim Instagramie Karolina Sobańska, także również Was zachęcam. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy. Zachęcam do odwiedzenia strony Otwartych Klatek i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!